Dzień dobry, poniedziałek 15 stycznia. Zaczynamy TeleExpress Ekstra. Zaczynamy od wyroku w sprawie 7 nastolatek, które biły i zastraszały inne dziewczynki. Gdański sąd 4 z nich wysyła do ośrodków wychowawczych, a 3 będą miały nadzór kuratora. W uzasadnieniu wyroku padły mocne słowa o grupie noszącej znamiona gangu. Strażacy uratowali 5 wędkarzy, którzy dryfowali na krze po jeziorze Karsińskim w okolicach Chojnic na Pomorzu. Zziębnięci, przestraszeni, ale cali i zdrowi zostali wyciągnięci na stały ląd. To nie jedyny taki przypadek z ostatniej doby. Wszystkie skończyły się happy endem, ale ratownicy kolejny raz apelują, by nie wchodzić na zamarznięte akweny. Uchodźcy wojenni z Syrii korzystają z pomocy Polaków. W jednym z dwóch obozów w Jordanii, do których uciekli, otworzyliśmy właśnie przychodnie. To jak jeszcze możemy pomóc potrzebującym na miejscu, sprawdza minister do spraw pomocy humanitarnej Beata Kempa. 67 milionów złotych dostanie Politechnika Świętokrzyska z unijnego programu CenWiS. To dofinansowanie na doposażenie i budowę nowych pracowni. A na lepszej współpracy z przemysłem zyskają zarówno studenci, jak i przedsiębiorcy. Gęś białakołucka to najpopularniejsza w naszym kraju odmiana gęsi domowej. O niej powiemy, ale nie tylko. A teraz o spełnianych właśnie chłopięcych marzeniach: dźwigi stoczniowe, hale montażowe, kadłuby statków. Tak się składa, że to wszystko ułożono na kilkunastu metrach kwadratowych i tak powstaje gdańska stocznia na Wyspie Ostrów w wersji XS. Prace nad makietą potrwają ponad 2 lata, a zaangażowanych jest 3 modelarzy marzycieli. Dzisiaj podobno jest to najbardziej depresyjny dzień w roku i Galewko sprawdziła, czy rzeczywiście ten poniedziałek należy do najgorszych. Na pochybel depresji powiemy teraz o gęsiach. Gęsi kieleckie, podkarpackie, kartuskie i suwalskie to tylko kilka rodzimych odmian gęsi. Różnorodność taka świadczy o przebogatej tradycji chowu gęsi w Polsce. Najpopularniejszą w naszym kraju odmianą gęsi domowej jest gęś biała, kołucka, której za sprawą nowej wylęgarni będzie jeszcze więcej. Przeczytam Państwu teraz prognozę pogody na jutro. Proszę bardzo. Twórca mocnego hollywoodzkiego kina Quentin Tarantino postanowił zrobić film o jednej z najbardziej mrocznych postaci w historii USA, Charlesie Mansonie. Mordercy, twórcy sekty, która niemal pół wieku temu dokonała makabrycznej zbrodni w willi Romana Polańskiego w Hollywood. Zimą świetnie radzą sobie też piłkarze Barcelony, nie tylko dlatego, że na Półwyspie Iberyjskim temperatury o tej porze roku są raczej łagodne. Niepokonani w tym sezonie Katalończycy wygrali 4-2 z Realem Sociedad i umocnili się na czele tabeli Premier Division. A w lidze angielskiej pogromców znalazła w końcu ekipa Manchesteru City. W TeleExpressie Ekstra pora na informacje muzyczne. 35 lat temu na szczyt brytyjskiej listy przebojów wszedł utwór You Can't Hurt Love w wykonaniu Phila Collinsa. Artysta dał hitowi długie życie. O szczegółach Marek Sierocki. No, z Philem w tle nie ma mowy o depresji. Dziękuję Państwu za to spotkanie. W kolejce czeka Bartłomiej Graczak. Zapraszam na kolejny serwis w TVP Info. Miłego dnia, do zobaczenia jutro.